Witajcie, z tej strony Legomanka, a ja zapraszam Was na razie do ostatniego odcinka z tego naszego mini-maratonu z otwierania kart serii LEGO Ninjago. Dzisiaj otworzymy sobie czwarty i chyba ostatni wariant tego multipaka, w którym oprócz pięciu saszetek z kartami dostajemy jedną złotą kartę limitowaną i to wszystko za dwie dyszki. Także bez zbędnego gadania przyjrzyjmy się bliżej tej karcie cyfrowego kola. Także tak prezentuje się limitowana karta przedstawiająca cyfrowego kola. Muszę przyznać, wygląda całkiem. Podoba mi się tutaj ten jego napierśnik, że tak powiem, tu jakby miał potrzaskane różne elementy czy coś. No, nie, tak. Tak to przynajmniej wygląda, nie wiem czy to nie jest po prostu efekt karty, no ale i tak muszę przyznać, wygląda spoko. Także przejdźmy do naszych pięciu saszetek, tak tematycznie zaczniemy od saszetki z kolem, skoro był na karcie limitowanej, no to może to daje nam jakiś znak, że coś tu dobrego się znajduje. Także ojojoj, trudno się otwiera, ale troszkę i do celu idziemy. Także otwieramy tutaj saszetkę, wyrzucamy i przyjrzyjmy się kartom. Na pierwszy rzut oka pójdzie generał Vex, potem paskudny awatar Harumi. Muszę przyznać, w tym dzianku i z tym uśmiechem, na serio, ten awatar jest paskudny. Piorunowy pojazd, zakazany spinjitsu, mówiłam, kozak karta. No i tak w temacie, no wcześniej był paskudny, no to teraz potężny awatar Harumi. No w tej pozycji wygląda trochę lepiej, ale i tak nie jestem przekonana do wyglądu Harumi w tych właśnie jakby dresach, czy czymś w tym stylu, no ja nie wiem. No już nie wygląda jak księżniczka, że tak to powiem, ale nadal zastanawiam się, czemu w ogóle przewrócą ją do serialu, w sensie no Harumi, ten kto oglądał 9 sezon, no ten wie, że Harumi no zmarło jej się trochę tak w trakcie, jak się jakiś budynek zawalał, więc no ja nie wiem dlaczego miałaby powrócić do tego serialu, może jako dusza czy coś, no nie wiem, zobaczymy jak to wytłumaczą. Nalećmy, płomienna żmija. Zrelaksowany mistrz Wu, no muszę przyznać, na tej focie wygląda na zrelaksowanego na tle tego klasztoru. Karta puzli, muszę przyznać, tła już mówiłam, bardzo fajne te tyły. A karta puzli przedstawia jednego z tych właśnie potworków, który się nazywa Szczur, nie wiem. No tak, lećmy dalej. Komnata zagadek, no ten kto pamięta, kto oglądał właśnie sezon 11, ten wie, że Jay trochę namieszał w tej komnacie i wypuścił niezłe zło. No i karta specjalna jest to znowu ultra pojedynek cyfrowy Kai. Tak jak już mówiłam, bardzo mi się podoba ten efekt tam rozpikselowania na tym właśnie karcie. Muszę przyznać, całkiem wygląda. Kurczę, już otworzyliśmy dwie saszetki. Jezu, tak to szybko leci. Nie wiem, jestem uzależniona chyba od otwierania tych kart, nie wiem. Tak szybko to zleciało. Śpiesz się otwierać karty, tak szybko odchodź. Tak mi się skojarzyło. Także ten, typowo instrukcja leci na bok. No i tutaj tak, nie wiem czemu ciągle chcę mówić nieważne, nie pogrążajmy się. Gazeciarz Lil Nelson. Paskudna asfera, no. Tutaj widać, że jakby skalkowali minifigurkę, no i muszę przyznać, skutki wygląda okropnie. Szef wszystkich szefów, cesarz Unagami, to już ustaliliśmy. Trzask tutaj kol z jakimś swoim młotem. No i karta specjalna jest to znowu różowy Zane. No w tych oczkach, no nie wiem, coś dziwnie wygląda, jakby czegoś się nazbytał, czy coś takie duże gały miał. No i dalej. O, znowu instrukcja do gry. No i tym razem pozytywny Zane, no tu wygląda jakby miał jakąś zagadkę do rozwiązania. Daryl Smith, jeden chyba z członków tamtego klubu, o którym mówiłam. Znaczy, nie wiem czy tam w tym odcinku. Chyba jeden z członków tego klubu, do którego należał Clutch Powers. Tego, gdzie byli chyba ci, chciałam powiedzieć inżynierowie, ale to nie ten. Także ten. A, paleontolodzy może. Nie wiem, kurczę, nie wiem, nie chcę się spoznać. Tutaj ognisty kieł z asferą. Odkrywców, o właśnie, klub odkrywców chyba to się nazywało, choć nie jestem pewna.
śledczy Zane, no muszę przyznać, bardzo fajnie wygląda w tym kapelusiku. No i karta specjalna. Avatar Lloyd. Powtórka, ale wygląda cool. Dla takiej powtórki to... Taką powtórkę mogę wybaczyć, szczerze mówiąc, no bo... Lloyd, wyglądasz w tym super. Muszę przyznać, ekstra. No, jak mówiłam, jestem ciekawa, co wymyślam dla tego sezonu 12. Ogólnie, jeśli nie jesteście na razie na bieżąco z sezonem 12 i chcecie się wprowadzić w klimat sezonu 12, no to polecam obejrzeć wam mini odcinki na kanale LEGO na YouTubie. One są takie wprowadzające do sezonu 12. Może trochę wyjaśnią wam rzeczy, nie wiem, tak po prostu uważam, że warto je zobaczyć. Także tak, mini, tutaj nie kojarzę w ogóle tej... Może to był operator kamery, nie wiem, ale nie kojarzę go. Paskudny generał Vex, o Jezu, z tym uzębieniem, z tymi brakami w uzębieniu, no to jest paskudny. Pamiętajcie, myjcie zęby, bo skończycie jak generał Vex. Także tak, potęga spinjitsu śnieżnego samuraja. W sumie ja nie wiem, czy samurajowie mogli robić spinjitsu, chyba nie. Takie małe faux pas, ale można wybaczyć. Karta puzzle, która przedstawia chyba cyfrowego kola, jeśli się nie mylę, albo nie, ale raczej kola. No i karta ostatnia, specjalna na dzisiejszy dzień jest to mega pojedynek, jest to chyba nowy mega pojedynek cyfrowa Nia. Tak, dobra, poprawiam się, to jest Nia, nie Kol. Tak przynajmniej wygląda porównając. No ale wracając, bardzo mi się podoba ten efekt rozpikselowania, jak już mówiłam nieraz i pewnie jeszcze nieraz powiem. No ale co wy sądzicie o dropach z tego odcinka? Która karta wam się najbardziej podobała? Ja się na razie z wami żegnam.